Cześć. Trochę mnie tu nie było, bo też byłam chora. W międzyczasie spadł śnieg i jest zima. Wczoraj prowadziłam warsztaty w Macondo. Takie warsztaty dla każdego. I pisaliśmy oczywiście wiersze. I jednym z wierszy, który powstał ze strumienia drogi, jest ten, który właśnie wyjęłam sobie wiersz ze strumienia. Takie ćwiczenie robimy. I wyszło mi coś takiego. Łączność. Spokojna droga, odrobinę pośpieszna, bo spóźniona. Kolory jak Tolstoj. Rozgrzewam się. Nie mam daleko, więc powinnam krótko. Ale nie wyjdzie krótko, bo można rozciągnąć metę. Światełka, kolorowe kropki. Między żerdziami, między dźwiękami, pod latawcem. Siedzimy we dwie. Ale tylko cisza się porusza. Ciekawe, czy w trakcie pisania jednego słowa można zdążyć się zastanowić, jakie będzie następne. No i to był właśnie nowy wiersz. Nie chorujcie, ale chodźcie na spacery, rzucajcie się śnieżkami i zjeżdżajcie na sankach. Dobrego dnia. Cześć.